Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejnego speedruna. No więc od razu, bez tutaj wstępów, szukam zawodnika na 10 minut. Znalazłem. Ukraina 2086. Lecimy z ruchem na przykład E4. Poprawię tylko dźwięk. Mamy ruch E6. Dobra. Obrona francuska. Wchodzić w główne warianty czy nie wchodzić? A, wejdziemy. Zagram D4, D5. Zagramy skoczek C3. Jeżeli bije, to ja biję. Oczywiście skoczkiem jest taka opcja, skoczek F6. Jest też taka opcja, oczywiście goniec B4 też było możliwe. W tej sytuacji mogę zagrać goniec G5. I tak zagram. Jestem zwolennikiem, jeżeli mam okazję grać szybko figurami, to z tego skorzystam. O, i ten ruch mnie nie dziwi. Jest to też jedna z opcji, oczywiście wybijam. Goniec zagra na E7 bez dwóch zdań i tutaj jest dobrą opcją wybicie skoczka gońcem. Żeby trzymać skoczka oczywiście w centrum, goniec atakuje piona, więc wyprowadzam sobie kolejną figurę, trzymam pionka, skoczek trzyma pole C5 i tutaj z tego co się orientuję, chyba goniec D3 jest całkiem niezłe, tylko zastanawiam się co jest po biciu, bo to jest główny myk, tylko nie pamiętam dokładnie co tutaj się grało. Wiem, że szachy romantyczne skłaniają do tego, żeby zagrać takie posunięcie goniec D3, ale jeżeli nie wiem co jest po wybiciu, za bardzo tego nie dostrzegam w tym momencie, to mogę zagrać po prostu C3. Wzmocnić tutaj pionka, chociaż też wyprowadzenie gońca pewnie było w porządku. Teraz wyprowadzę gońca na D3, żeby celować potencjalnie w pionka. Zawsze mogę zbić skoczka, nie muszę się z tym spieszyć. O, teraz tak się zastanawiam, bo tutaj jak zbiję, to on odbije skoczkiem i nie będę mógł tu zagrać. Wydaje mi się, że roszada się musi tutaj zgadzać w tym momencie. Okej. Goniec zagrał na B7, hetman E2 się przyda, bo jeżeli goniec zbije mi skoczkę, to zbijam hetmanem i stępem atakuję tutaj na H7. Połączenie gońca z hetmanem to jest dobra opcja. I dobrze, teraz przeciwnik zagrał C5. Dosyć szybko zauważyłem, że gra. Zastanawiam się nad ruchem skoczek D6, bo teraz tak, po wybiciu na F3 odbiję hetmanem i chyba ze skoczka D6 nie będę miał większego pożytku. Z drugiej jednak strony może spróbować zagrać troszeczkę technicznie i spróbować zbić, jeżeli bicie, wybicie, pionek C5 będzie poniekąd słabością i chyba na to będę musiał się zgodzić, choć z drugiej strony otworzy się linia B. Na dwoje babka wróżyła. Z drugiej jednak strony może zagrać wieża AD1, jak on zbije, to zostawię sobie izolowanego pionka, ale nie wpuszczę skoczka na pola C5, E5. Skorzystam z tej opcji i jednak tak zagram mimo wszystko, żeby mieć tu opcję dla wieży. Goniec na B1 też może się fajnie schować w razie czego. W razie czego, to nie jest oczywiście konieczne. Moim kolejnym planem będzie zwyczajne zagranie wieżą na E1, żeby te wszystkie figury moje żyły. A potem będziemy kombinować tak naprawdę. Zwróćmy teraz uwagę też na to, że przeciwnik nie może tym skoczkiem za bardzo sobie pograć w tym momencie, więc to jest też jakaś taka fajna opcja dla nas z pokoju. A małego spokoju, oczywiście poczekamy sobie co dalej. To jest taka troszeczkę strategiczna gra. Teraz zobaczymy, jak się zachowają czarne, bo na miejscu czarnych ja bym na przykład sobie zaplanował taki ruch G6 albo coś w tym. O, jest hetman E7. No, dobra. Czyli wydaje się to wszystko normalne. Hetman B4 jakieś pod uwagę biorę, ale to są takie chyba kosmetyczne zabiegi. Taki ruch mnie troszkę interesuje. Teraz już jest taki fajny myk, bo jak zbije goniec na F3, hetman wybije i goniec zbije, no to ja mam bicie tutaj, a potem odbicie wieżą, więc to pasuje. A taki ruch może powodować kłopoty poprzez ruch skoczek F5 na przykład. No bo jak zagra mi hetman tutaj, no to zawsze go poczęstuje A3. Nie muszę teraz grać ruchu A3. Zagramy skoczkiem na G3, z planem skoczek F5, ale też z planem czasami skoczek na H5. Jeżeli dostanę G6, to mogę przerzucić skoczkę na F4. Pytanie, czy to jest dobre. Może być dobre, bo potem D5 będę chciał kombinować. W ogóle czasami jest tak, że D5 może już wchodzić, tylko że jest bicie gońcem i jak zbije tam, król zbije, wieża zbije tutaj. A nie, jeszcze mi brakuje wieża E1, słuchajcie. W sumie wieża E1 jeszcze powinienem spróbować zagrać. A no właśnie. Ale skoczek tutaj też działa na pewno ok, bo teraz zauważam tylko opcję jeszcze raz, jak biję tu i tutaj goniec. Dobra, wieża C8, tutaj wieża nigdzie nie wchodzi, gram wieżą na A1 szybko, żeby mieć opcję skoczek F5. No właśnie, bo mówiłem o tej opcji skoczek F5, ale nie mając jeszcze wieży na A1. Teraz już ta opcja się pojawia, to okno mi się otwiera,
jakby się otworzyło, to sorry, jakieś tam odgłosy będą z ulicy, ale myślę, że niewielkie. No dobrze. I co dalej, mój drogi przeciwniku? Tutaj wymyślisz. Jest to partia przełomowa, bo jeżeli udałoby się ją wygrać, to wskakujemy na 2100. Przypominam też, w speedrunie gram na 10 minut i przy 10 porażkach kończę serię. Na razie tych porażek są dwie na koncie. No dobrze, gramy sobie zgrabnie ten debiut, gramy sobie te partie dosyć zgrabnie. Zauważcie, że też pod kątem tego, jak zbiłem tutaj pionkiem, mam izolowanego pionka i przeciwnik nie ma aktywnych posunięć, no to zaczyna myśleć i kombinować, jak się ustawiać dalej. Taki jeden ruch oczywiście krzywdy jakiejś chyba wielkiej nie robi przeciwnikowi, ale jeżeli by się udało to zagrać teraz, to miałbym po wybiciu na przykład opcję wybicia. Oczywiście goniec wybija, wieża wybija i łapie aktywność przede wszystkim. Dobra, zagrał goniec na D5. On mi wymusza takie posunięcie jak A3 i będzie chciał zagrać gońcem na B3. Wszystko ładnie, pięknie, tylko że ja mogę na przykład zagrać B3 albo w ogóle nie muszę chyba reagować. Jeszcze zastanawiam się. A, w ogóle zastanawiam się teraz, chyba tutaj trzeba zagrać. Jeszcze myślę nad biciem. Nie, no bicie nic nie daje póki co. To jest opcja. Tylko, że on mi weźmie jednak pionka. To znaczy, po tym biciu w ogóle ja mam wieża A1 i na A7 to będzie stało bardzo dobrze. Dobra, są opcje, moi drodzy. Tutaj jeszcze się zastanawiam. Już tak konkretnie, bo jak hetman zagra na D8. Będę musiał tym skoczkiem podziałać. Tutaj wejdę i co mi to da? Tak chyba niewiele. Bardziej może taki ruch bym rozważał. Jeszcze po tym ruchu jest bicie, bicie, bicie. Bicie, król bije, no i wieża wjeżdża. Jakoś to wygląda, ale czy jakoś dobrze? Sprawdźmy. Niech będzie ruch skoczek H5. Może, nie wiem, ciężko mi stwierdzić, czy to jest dobre posunięcie. Ale będę trochę spróbował nadgryzać. Takiego ruchu się nie boję, dlatego że mam wieżę A1 i koncepcja gry też się zmienia po linii A. Wezmę pionka i złapię aktywność na siódemce, a skoczek będzie nadgryzał. A czasami też, jak on zagra, tak będzie chciał wymienić, no to ja zbiję, on zbije wieżą i zagram hetmanem na E4 z opcją wybicia albo wzięcia tutaj H7. Ewentualnie jak wieża będzie na A7, to ja nie muszę od razu zbić na A8, tylko od razu zagrać hetmanem, bo będzie groził mat. Dobra, on zagrał w ten sposób i wiem już dlaczego. Dlatego, że po tym ruchu już wieża A1 nie działa. Chodzi mi po głowie taki ruch. On zbije i D5. Wygląda to bardzo przyzwoicie, tylko goniec B3 mnie trochę tak jeszcze niepokoi, ale mogę wtedy plasnąć tam. On tu. Ja szach. Biorę na B3. Słuchajcie, idziemy w ten wariant. Idziemy w ten wariant. Bierz pionka. Bo można by było pewnie zagrać A3 spokojnie, ale goniec B3 i tak trochę pod dyktando przeciwnika. Nie bardzo chcę. Zagrajmy pod swoje dyktando. Poza tym po takim ruchu też czasami są ruchy B4. Tak patrzę, że tutaj goniec będzie atakowany. To czarne muszą chyba troszeczkę się zastanowić, czy to wszystko przechodzi. No ciekawe. Dobra, jednak wziął, czyli trzeba będzie się teraz wykazać. Troszkę policzyć. Okej, D5 mi się bardzo rzuca, to już na konkretach działamy. Goniec zbije. Nie, no pionek nie zbije. Oczywiście tak. On liczy tylko to. Raczej to powinno wejść. Tutaj on może grać oczywiście też tak królem. Ale to wtedy ja mam wieża D2 i cały czas wchodzi hetman D3, goniec może wrócić. Aha, może być G6 zagrana. To jest bicie, bicie, skoczek bije, widełki. Dobra, powinno się zgadzać. Zagrajmy D5. D5 musimy, znaczy musimy już zagrać po prostu troszeczkę konkretniej. Jak nie zagramy konkretniej, to nas przeciwnik będzie skubał, skubnął pionka, będzie chciał skubać dalej. Więc albo czymś zagrozimy, albo dostaniemy złą pozycję bez materiału. Ja nie wiem, czy to jest dobre. Od razu mówię, do końca ja nie jestem pewny, ale tak czuję, że jest ok po tym posunięciu. Zawsze są jakieś wtrącone ruchy. Goniec A6, chociaż to tego bym raczej pod uwagę chyba nie brał. Skoczek F4 robi lepszą robotę chyba teraz niż skoczek G3, bo jednak centralne pola są tutaj fajnie okupowane. I co dalej? Przeciwnik myśli, to dobry znak.
Hetman D6 chyba jest jeszcze takie posunięcie z atakiem na skoczka, ale już dostrzegam hetman E4 z obroną i z atakiem. A potem wybicie tu. Co ja w ogóle gadam? Hetman D6 to ja zbijam tu. Okej. A jak poczęstujecie takim ruchem przeciwniku, mój drogi? On nie może zbić, bo tu. Wiecie, że ja pod uwagę nie brałem E5 w ogóle? Ale dlatego też nie brałem tego pod uwagę. Ale widzę fajną opcję. Hetman E4, tu grozi mat, więc on zagra tak. Ja zagram tak i łapię gońca. A tutaj jest związanie na hetmana. Hetman odejdzie, ten skoczek mi poleci. Ja wezmę tego, on mi weźmie skoczka. A skoczek może potem tam zagrać, ale tutaj będzie wisiało. Skoczek D7. Nie, to się wszystko będzie zgadzać raczej. Dobra, hetman E4. Już widzę, że to się zgadza. Nie chcę za dużo też komentować teraz tego mojego planu. On się prawdopodobnie ziści, bo stracę mnóstwo czasu. Mam 4 minuty. Tutaj na pewno trzeba zagrać ruch G6 i gram tak. Chodzi o to, że teraz ten goniec nie ma tutaj opcji. Tu jest związanie. Jeżeli zagra skoczek, to po prostu biorę gońca. Jeżeli zagra hetman tutaj, to ja wtedy, co ja sobie wymyśliłem? Aha, wydawało mi się, że tak mogę zagrać, a nie mogę. Ale jeszcze brałem pod uwagę proste odejście skoczkiem. I jak goniec zbija tutaj, to chyba goniec na E4 finalnie. I będę na związaniu, i będę tego potwora mógł wziąć. Tak. Będziemy bazować cały czas na związaniu. Bo chyba, że hetman odejdzie na D8. To wtedy powiedzmy, że zagram tak. On zbije tu. I goniec na D7 z opcją ataku skoczka i ataku na gońca. Skoczek C5 zagra. A tego nie widziałem. No to jest niespodzianka. To jest tak, jak zbiję tutaj, to tak jakbym w pionkach miał porówno, ale to nie jest oczywiście prawda. Jak zbiję tu, to on mi po prostu zbije tu. Ale to są też jakieś opcje na aktywną wieżę. Nie do końca. Jakiś goniec A6, potem tutaj. Ten pionek może karierę zrobić. Wydaje mi się, że muszę wziąć, bo mój goniec białopolowy będzie lepszy. Tak bardzo optymistycznie oczywiście patrzę na tę pozycję. I teraz, co teraz, panie kolego? No dobrze, jest pionek mniej chwilowo. Tutaj myślę, że zagramy to jak tu, to tu. Od razu karierę robimy pionkiem. Hetman może tutaj wrócić. Poczęstowałbym go jednak takim ruchem, ale tutaj będzie posunięcie. Wieża tutaj. Może zagramy tak najpierw. Zagramy gońcem z atakiem na skoczka. Skoczek zagra. Ojej. Ojejku, ale bym popełnił gafę. Misklika. Skoczek na pewno C5. Dobra. Chyba D6, żeby otworzyć grę trochę. Z takim ruchem trzeba się liczyć. Tutaj chyba nic nie grozi. Tu. No to tak wygląda. Skoczek tu, hetman. No się tak komplikuje, ale chyba muszę w to iść. Czas ucieka. Może cichy ruch pod tytułem hetman A3, żeby bronić się, zagrać G3. Zagra tak mimo wszystko. Wtedy tu. Dobra, tak zrobimy. Szukam cichego ruchu. Cichy ruch polega na tym, żeby troszeczkę jednak obronić skoczka, mieć opcję na G3. Taki ruch oczywiście widziałem. Skoczek idzie na D4. Teraz jak on zbije, to ja po prostu zbijam wieżą. I będę bazował na tym, że mam wolnego pionka i gońca na B5. Można powiedzieć, że skoczek C5 stoi świetnie i pewnie tak jest, ale też się przykleje do pionka E4. Hetman na szczęście tutaj ma jakąś tam, powiedzmy, pieczę nad
trzecią linią, bo jeszcze jakieś przełomy E3 trzeba kombinować. O, a tego się ruchu nie spodziewałem w ogóle. To jest niezłe posunięcie w ogóle, słuchajcie. Robi się naprawdę gorąco. Bo jak tutaj zbiję, on tu, on tu, ja odejdę. No dobra, mam wyjście. On zbije tu. Zbije mi tak, król H1. Jakaś wieża na F1. No coś tam zapewne nie było pograne tak fenomenalnie. Szkoda, że nie mam takiego ruchu. Lufcika nie mam, to jest też problem. Ten pionek na szczęście ma jakąś tam opcję. Tutaj muszę uważać na jakieś takie wtrącenia. Myślę, że wieża F1, coś takiego. Dobra, co on tu mi chce zrobić? Myślę, że tak. Tak, żeby bronić tu, trochę to scalić. Bierze F1 i będziemy tutaj. Jak wybije, wieża tu, to on bierze A1 zagra. A jak zagram tak? No nie mogę tak zagrać. Sprytnie wymienia. Dobra, postawmy wszystko na jedną kartę. Zagrajmy tu, żeby wybić hetmanem, a potem bierze F1. Jeszcze odejście gońca jakieś istnieje, ale zawsze mogę wybić wtedy tutaj. Mało czasu jest, jest minuta, więc no, robi się nerwowo. Ciekawie. Okej. Idę tutaj. Okej, bijemy. Na F7 chcę się tutaj zakotwiczyć. Tylko jeszcze nie wiem jak. Taki ruch mnie interesuje i tak. No właśnie, on tutaj próbuje. Zagrajmy tak. Tu muszę pilnować, tu muszę pilnować. Bierze F8 chyba. A jak nie, to i tak zagram tutaj, żeby pilnować jednak tak. Dobra, zagram tu. Teraz jakieś problemy muszę rozwiązać pod tytułem. Taki ruch może. Nie, tutaj to chyba nie. No muszę pilnować niestety pionka. Tutaj jest bardzo groźna groźba. Okej, H3 jakiś lufcik. W sumie nie wiem, czy to coś da. Taki ruch jeszcze mogę spróbować zagrać. Pilnować przy okazji, wyjść tam. Może wieża D1. O, coś takiego też będę mógł próbować przechwycić. Odkryty król może mieć też sporo problemów, mam nadzieję. Okej. Przerzucić gońca może w ten sposób. Ciężko stwierdzić. Z czasem robi się nieciekawie. Tutaj będę chciał zagrać. Szach. Szach, mój drogi przyjacielu. Taktyka weszła i biorę wieżę. Uff. Zwiążmy tutaj króla. A to nie jest jeszcze tak prosto. Odcinam linię, żeby nie było. 30 sekund. W ogóle trzeba jeszcze grać. Tutaj się już udało trochę taktycznie przeciwnika oszukać.
Tak. Ale partia, słuchajcie, 2-103. Lecimy dalej. Szukamy kolejnego przeciwnika. No, było ciekawie. 284. No to go. E4. No to co byśmy tutaj teraz mogli zagrać? A może E5? Spróbujmy zagrać E5. Skoczek F3, no skoczek C6, tak jak Magnus Carlsen. Pytanie, co przeciwnik wybierze? Czy Hiszpankę? Jednak jest goniec C4. Zagramy skoczek F6. Ciekawy jestem, czy zagra skoczek G5. To będą ciekawe pozycje, bardzo ciekawe. D4. Okej. Czyli przechodzimy do schematów, które są mniej mi znane z tej strony, w tym kolorze. No tutaj chyba trzeba wybić po E5, skoczek E4. Skoczek C5, jakieś takie schematy. No dobra, tak jeszcze. A tutaj to dostanę takie posunięcie. Nie, no trzeba wybić na D4 i skoczek na E4. Ok, mogę też zagrać sobie posunięcie D5 i tak trzeba będzie pewnie zrobić. Tak zrobimy. On zbije w przelocie, skoczek zbija na D6, zaatakuje gońca. A wtedy goniec E7 i też się ukrywam poprzez zagranie wieżą na E1. O, taki ruch. Też jest możliwy jak najbardziej. Zagramy od razu sobie gońcem, żeby wyjaśnić sprawę tutaj. Tak, wybiję pionkiem, dlatego żeby mieć opcję na C5, bo skoczek prawdopodobnie weźmie. Zagram C5. To mi się bardzo, bardzo podoba już teraz czarnymi. Jest fajne centrum. Aha, zaraz. Chwila, z tym skoczkiem muszę mieć też opcję jakąś ucieczki. Ale on będzie musiał chyba zagrać skoczkiem na F3 z powrotem. Tutaj się to chyba nic nie dzieje. Jeszcze sprytnie zagrał, bo może tak w ogóle mu zagrać? Trochę inaczej. Chwilunia, bo bardzo ciekawie to wszystko wygląda. Skoczek tędy będzie pójdzie sobie tutaj. Dobra, zagramy goniec B5. Nie wiem, czy to jest dobre posunięcie. Możliwe, że nie do końca. O, F4, super. Bardzo mi się teraz to podoba i myślę, że nawet taki ruch nie. No goniec E7, żeby zrobić szybko roszadę. A, w ogóle tak szybko gram, to dlatego pewnie, że tamta partia się jeszcze nie skończyła. Tutaj będzie mi planował grać. Czy mogę zrobić roszadę? Mogę raczej, bo tutaj bije, no ale niektórzy pewnie powiedzą trochę ryzykowne. Z drugiej jednak strony taki ruch jest ciekawy. Zagramy tak. Jeżeli on zbije, ja zbijam, on zbija tutaj, atakuje mi tu i tu. Ja dam szacha, on król H1 i ja zrobię roszadę i będę miał świetną aktywność. Dobra, jest taki ruch może być. Goniec C6 chyba sobie, chociaż z drugiej strony jak zagram tak, to będę tego skoczka bardzo maltretował. Chyba tak zrobię, w ogóle to mi się bardziej podoba. Zagramy gońcem na A6. Pilnując tutaj diagonali. Dobra, to poszło. Teraz jeżeli zbiję, tak, to ja daję szacha. I teraz zrobię po prostu roszadę. Uważam, że pozycję mam o wiele lepszą. Za chwilę zagram tak, za chwilę zbiję tu. Grozi skoczek na F2 ze zdobyciem jakości, więc wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo dobrze. Znaczy to z daleka już zauważyłem. Mam nadzieję, że to wszystko przechodzi. No, gość jest powiązany tutaj wszędzie i jeszcze wchodzi w ogóle wieża D8, jeszcze skoczek na F2. Chyba tutaj jest bardzo dobrze. I to tak ciekawy jestem, z czego to wynika, że tak się to wszystko potoczyło. Przecież ja zagrałem po prostu E5 na E4. Dobra, się tak trochę śmieję, ale to nie są oczywiście moje schematy. Mogę. Zaraz, a co jest z figurą? Nie mogę wziąć za darmo. Aha, wieża wchodzi. A tak nie mogę. Tutaj zagra Hetman. Mogę też tak zagrać. Zdobyć materiał. Mogę też tak zagrać i tu będę groził. Zagram wieża B8. Raz, że mogę zbić pionka i wejść tam z super aktywnością, a dwa, że taki goniec B7 teraz będzie piekielnie mocnym ruchem, bo jeszcze na G2 się będę chciał dobrać. Oczywiście mogłem się dłużej zastanowić, co zagrać, bo figurę jakbym wziął, to wieża tutaj i mi odbije na E4, więc dobra, weszło tak. Super, więc tak jak mówiłem, taki ruch mam w ogóle. On musi zbić, ja zbiję, będę atakował skoczka. To chyba są najprostsze ruchy. Tak zrobimy. Skoczek F2. Dobra, zbijamy i za chwilę grozi. No to co, mogę wziąć skoczka. No to biorę. Podstawił, za szybko zagrał według mnie. Tutaj bić nie muszę, ja chyba tak, nawet tego nie zbiję. Odejdę.
Nie ma takiej potrzeby. Teraz mogę zmienić koncepcję gry. Po prostu nie muszę na siłę atakować. Mogę zwrócić hetmanem. Spróbować. A, okej, okay, podstawił mata. No ciekawie, ciekawie. No dobra, słuchajcie, lecimy z kolejną partią. Szybka, szybko teraz partia poszła, więc znajdźmy kolejnego przeciwnika. No dobra, lecimy z D. Może za 4? Na D4 jeszcze przyjdzie czas. Zgramy E4, jest ruch C5. Może trochę gambitowo. Może taki ruch, nie no, czy grać normalnie, słuchajcie. Zgrajmy gambitowo. Trochę jeszcze poświrujmy. Skoczek na ten, na C6, gramy B4. Chodzi o to, że po wybiciu skoczek zagrywa tu i ja wtedy mam opcję C3 chyba, D4 z tego co kojarzę. Albo po prostu ruch D4. Co jest lepsze teraz? W sumie nie pamiętam. Czy goniec na A3 tutaj nie jest przypadkiem ok? Chyba jest. Chyba goniec A3. Chodzi o to, że jak skoczek odejdzie, ja sobie zrobię centrum i jak on zagra jakimś tam pionkiem, czasem E, to ja zbiję niemal szady. Może o to chodzi? Nie wiem. W każdym razie wiem, że jest ruch D4. Ruch D5. Bardzo ładnie gra w ogóle przeciwnik. Ja chyba zagram tu, on zbije, ja zagram D5 i będzie niezłe tutaj w ogóle szaleństwo się szykuje. Skoczek C3. Bardzo intuicyjnie tutaj podchodzę do pozycji. Jest ruch E6, zgoda, no to bije, on nie ma roszady, ale to chyba nie jest jakiś wielki problem, z tego co kojarzę. Skoczek F3, tak żeby szybko zakończyć rozwój, jak bicie to oczywiście tutaj. Gość chyba ogarnia. Tak patrzę po jego ruchach, że ogarnia. Zagramy E5, jest taka teraz opcja takiej troszeczkę francuskiej. Goniec na D3, tylko francuskie bez pionka. G6, ok. Myślę, że H4 będzie szybkim, dobrym posunięciem, jeszcze przed roszadą, bo H5 będzie bardzo uciążliwe. Dobra, on wyjaśnił sprawę na skrzydle. Mogę w ogóle taki fajny plan zastosować. Zagram król F1. W sumie wieża H3 szybkie byłoby dobre, ale poczekamy, aż on zagra królem na G7 i wtedy wieża H3. Dobra, wieża H3, wieża G3 z takim ciekawym planem. Tutaj będę celował w pionka. Jeszcze jest ruch skoczek B4. Będę musiał po prostu wrócić gońcem na E2. Jakiś przerzut hetmana na D2, coś tam będziemy próbowali celować. Dobrze, jak zagram tak, on tu, ja wybiję, tu wezmę pionka. Dobra, możemy na to pójść. On jeszcze oczywiście nie zagra tak, jak zagra to się rozpędzi po prostu. A to się rozpędzi. Bierzemy. I bierzemy na D5. Ustawiając skoczka na F4 będziemy stać kapitalnie. Strategicznie stoimy kapitalnie w tym momencie. Dobrze, skoczek F6 mnie interesuje, albo skoczek F4, skoczek E6, hetman D2 chyba, dobra, to wystarczy. To znaczy tak, mogę też C4 zagrać, ale chyba skoczek F4, od razu zejdziemy sobie z jakichkolwiek tutaj akcji. Jak zagram tak, to w ogóle będzie zmiażdżony, więc on musi zagrać skoczkiem na E6, nie ma innej opcji. I chyba hetman D2, że jak tu odbije, w ogóle białymi stoimy tu bardzo dobrze. Pytanie, czy ja będę miał tutaj jakąś potem kolejną aktywną opcję. Może w ogóle... Ha, bo jak odejdę tak, to mi F4 kopnie. Może tak, ale nie, nie za bardzo chcę bić. Mam D2. Odbiję na F4. Jeszcze królem na G1 można się fajnie schować. Okej, okay, idzie pionkiem. Ja mogę... Co ja teraz mogę? Coś miałem na myśli. C4 chyba trzeba zagrać. Tak, trzeba C4 zagrać. Bo jak tutaj, to tutaj będę te centrum miał silne. Ten pionek nie jest groźny teraz, bo ja zawsze hetmanem wrócę, będę to pilnował. Poza tym jeszcze król G1, król H2 mam w razie czego. Wieża na trójce też dobrze pilnuje. Oczywiście ten ruch jest taki zagrany chyba troszeczkę na hura. W bardzo dużym niezdecydowaniu przeciwnika mi się wydaje ruch A5. Okej, okay. No to co? Czy zbić tu? Jak on zbije tu, osłabi się to pole, ale ja się do niego jakoś tak nie za bardzo chyba mogę dobrać. Zagram D5, jak zbije to super. Dobra, gramy D5. Gramy D5, a jednak... Ha, bo tak chcę zagrać, okej. Okay. Chyba tutaj, tutaj. To ja mu tak pozwoliłem łatwo w ten sposób pograć. A jeszcze taki ruch grozi. O, ja cię kręcę. Poczekajcie, zagram tutaj. On zagra tu, ja zagram tak, on mi zbije wieżę, ja zagram tu,
z szachem. Będzie jazda, ale będzie fajna jazda. Gramy skoczkiem, bo nie ma teraz tego ruchu. Ta wieża jest ważniejsza niż ta, uważam. A, przecież wieża broni na B3 przy okazji. Zastosowanie wieży na trójce to jest mega kosmos, nie? No dobrze, tutaj teraz oczywiście bez dwóch zdań to wymieniam. I myślę, że po wymianie nawet taki ruch wygrywa w ogóle. Jeszcze taki ruch jest piękny. Nie, no w ogóle chyba hetman D4. Zrobię centralizację hetmana. Mogę wziąć pionka. Aha, chwila, bo jak zagram tak, on może zagrać tak. Chyba E6 było spoko, ale hetman F6 też by mógł zagrać, atakować wieżę. Po prostu dużo jest dobrych posunięć. Mogę też przygotować. Może wieżą tak zagrać w ogóle. Fajnie się broni, podoba mi się. Chodzi o to, że jak zagram tu wieżą i zagram szacha, on się zasłoni, to ja będę miał bicie hetmanem, ale wtedy uaktywnię jego wieżę. Królem wypadałoby uciekać. Aha, to w ogóle mi pionek jeszcze wisi. Tak przy okazji muszę sobie to zakodować, ale jeszcze wieża G5 mnie interesuje. Zagramy wieżą na G5, żeby nie wziął mi pionka. Tak najpierw zagramy, poza tym czasami mam trzaśnięcie gońca, w razie czego czasami mam też bicie na H5, jeżeli wieża odejdzie, potem odbicie gońca. Taktyka się pojawia, taki ruch jest groźny, dobra. Okej, panie kolego, wieża A3 mnie interesuje, może nie do końca. On zagrał królem, to może ja też zagram. Król G1, jakoś tak mi się wydaje, że król na G1 będzie stał lepiej troszeczkę, bo będę miał zawsze furtkę na H2. Ale poza tym jeszcze tutaj widzę opcję hetman E3, żeby tędy podziałać. Na pewno pozycja białych jest dobra. A w ogóle, słuchajcie, bicie na H5 przeoczyłem. Bo jak bicie tu, to bicie tu. Tylko bicie tu... Nie, no to na pewno jest wygrana. Można też pewnie na spokojnie i G3 zagrać, przytrzymać pionka i potem grozić H5. To bicie na H5 nie ucieknie. Centrum jest świetne. Dobra, tutaj... okej. Okay. Jak zagram tak, teraz. Ale jest dużo fajnych opcji. Ale jakoś konkretnie trzeba pograć. Hetman E3. Jak wieża bije, bije tu i grozi tak wzięcie hetmana. Gram hetman E3. Gram hetman E3. Jak zagra królem, może warto wziąć tu. Już się bardzo poważnie zastanowię, bo chcę hetmanem zagrać na G3. Ale się taktycznie tutaj już teraz pojawia. To już w ogóle praktycznie prawie wszystko wchodzi, bo i skoczek tutaj, i skoczek bicie na H5. Na tym związaniu bazując to jest kapitalna rzecz. Wydaje mi się. No wieżą nie może zbić. Absolutnie. Z uwagi na... Wieża bije. Dobra. Bicie tutaj, patrzę. Ale jeszcze rozpatruję to bicie. Tutaj. W ogóle taki ruch. Może też tak. Dobra, tak zrobimy. Bardziej mi się to podoba, bo jeszcze tu są opcje zbicia. Jak wieża zbija, to też hetman będzie się przyglądał wieży na E5 po ewentualnym wybiciu na H5. Prawdopodobnie można by było zagrać tu zdecydowanie dokładniej. Takie mam odczucie. Takie mam po prostu odczucie. A dlaczego tak gram? No bo gram. Tak jak gram. Masło maślane, ale dobrze. Myślę. Wziął. A jednak. Nawet tak mogę przecież. Tak? Chyba to jest lepsze. Po prostu wisi jakość. Tak zrobimy. Bo wisi jakość. Wisi tutaj. Jak wieża odejdzie, no to będę miał wolną linię. No dobra, biorę. Jakość więcej. To jest bardzo dużo i nawet nie muszę już się teraz nastawiać na mata. Tylko na jakieś zdobycze fajne, materialne. Król G1 stoi dobrze, wieża na czarnym polu. Tutaj jest ok. Dobra. Myślę, co dalej, bo on mi zagra zaraz tak. Wzmocnić muszę jakoś te pozycje.
Może w ogóle tędy? Albo tu i tu. D6 tutaj. A może tu po prostu? Tu mi kopnie, co nie? Wezmę tu jakieś ryzyko. Po co? Po co ryzykować, Krzysztof? Jak nie trzeba. Może wieża E1. Zagram tak dlatego, żeby tutaj trzymać. Tak, bo hetman D4 teraz będę chciał wziąć pionka. A przerzucę sobie wieżę na E3. Raz, że przyblokuję pionka, dwa, że będę kontrolował trójkę i ucieczkę tego pionka. Myślę, że to jest taki chyba solidny układ. Znaczy, to jest oczywiście, przypominam, to jest moje odczucie. Dobra, i wieża E3 sobie zagrajmy. Ta wieża też jest aktywna w tym momencie. Ok, marsz piona był wliczony w koszty. Dobrze. Tak w ogóle chyba mogę zagrać. Bo król mi zbije hetmanem. Ale chwila, mogę tak zagrać. Tak gramy. Bo grozi wzięcie na F5 zdecydowanie. Albo w ogóle wzięcie tu. Ale on to widzi. Dobrze, słusznie. Słusznie, że to widzi. Tak teraz mnie interesuje. Jak weźmie tu, to chyba tak. Z wygraną. Potem grozi taki ruch z matem albo wzięciem gońca. Tak, tak. Tak, tak. Czy mi się to podoba? Czy to w ogóle działa? A hetman D1. O, hetman D1. Zobaczcie, piękny ruch uważam, bo mogę wziąć pionka, a grozi wzięcie gońca i potem maty wchodzą chyba tutaj. Jakieś szachy maty. Tak mi się wydaje, że to działa. W ogóle taki ruch chyba. Chyba tak, chyba grozi coś takiego. Dobra, przestraszył się. Słusznie, biorę tego niebezpiecznego pionka i żadnych kontrszans przeciwnik już teraz nie będzie miał. I mogę kontynuować spokojnie sobie grę. Mogę nawet zagrać hetman A3 z próbą wymiany hetmanów. Dlaczego by nie? Dobra, na pewno wieża F7 będzie kombinował. Taki ruch chyba mogę w ogóle zagrać. A nie, hetman C6 też mogę chyba. On mi wybije tutaj, wieża C7. Po prostu tak. Tutaj. Dużo dobrych opcji, ale zaraz jeszcze taki ruch jest. On musi wybić i co dalej? I dalej nie ma nic. Może tak? Bo on tak chce zagrać. Hetman B5, hetman C6. Jedno jest pewne, na pewno tu jest bardzo dobrze, tylko trzeba jeszcze ostrożniej po prostu, ostrożniej. Żeby niczego nie podstawić. Tak, jeszcze ruchy mi przychodzą do głowy. Nie, chyba zagramy po prostu hetman A3. Hetman A3 chcemy wymienić. Pilnuje E3, chce wymienić hetmany. Jak on wieżą tutaj, ja trzasnę hetmana, on wieżą, ja D6 zagram, wieża się uwolni. Proste rzeczy. Nie ma co za dużo tutaj kombinować. No dobra. Ciekawe dzisiaj partyjki. Zresztą chyba teraz w ogóle na tym poziomie są ciekawsze, nie? Nie ma takich dużo podstawek. I się trochę dzieje. Trochę się dzieje, panie kolego. Tutaj naprawdę? Dobije. Tu nie pójdzie, bo przecież zbije mu wieżę. No i cyk. I wszystko działa pięknie. Mogę też tak zagrać. Król ucieka.
Wieża tutaj bardziej będzie musiał trzymać. Poza tym wieża E7 grozi. Grozi wzięcie teraz na C5. Działa. Wszystko jak należy. No tak, nawet mogę. Przytrzymać. Po wybiciu oczywiście wiesz na D5, no to gram tutaj i idę pionkiem. Król może zasuwać wszystko tutaj. Wszystko graj buczy. Ok. Dobra. 221. Dzięki za dzisiaj. Do następnego razu. Pozdrawiam.